Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Kaszubów w dniu dzisiejszym szczególnie witamy, mieszkańców ziemi pomorskiej, Pomorza Bałtyckiego, Wenedyńskiego, Sarmackiego, bo różnie o tym to morze miało tytuły, nazwy. Witamy wszystkich, ale szczególnie witamy vis-a-vis jaśnie wielmożnego marszałka tej ziemi Jarosława Floriana Kierznikowicza. Witamy po mojej prawej ręce wojewodę ziemi gdańskiej, tej Pomorza Wschodniego, jaśnie wielmożnego Stefana Grabskiego. Witamy naszego inżyniera królewskiego, który się nie lubi, jak się go tak tytułuje, ale to jest bardzo mądry człowiek, Wiesława Jęczewskiego. Witam was bez wyróżnień, hetmana wielkiego koronnego, jaśnie wielmożnego Zygmunta Hazukę. Oczywiście nie pomijam żony za kamerą. Drodzy państwo, co oczywiste, witam wszystkie panie, witam wszystkich panów posłów. Czujcie się jak dzisiaj wszyscy posłami tej ziemi, oprócz tych, którzy tutaj nie mieszkają, czyli paradoksalnie beze mnie i bez żony, tak? Nie jesteśmy tutaj związani od pokoleń, chociaż tu nasi przodkowie też mieszkali, tak? Mieszkał tu też Bogusław Leszczyński, czyli starosta człuchowski, Michał Rafał Leszczyński, starosta człuchowski, Rafał Leszczyński. Także Leszczyńscy bywali też na Pomorzu, ale raczej są przypisywani do ziemi wielkopolskiej i małopolskiej. Drodzy państwo, zwołaliśmy uniwersałem królewskim, bo taki jest ryt, zwyczaj, prawda, że król zwołuje w ważnych sprawach Sejm Pomorza. Oczywiście król zwołuje, ale nie zawiaduje. Król jest jednym z elementów Sejmu Pomorza, czyli jest elementem zwołującym, mówiącym, o czym powinniście rozmawiać, mówiącym deliberację, czyli to jest obowiązek króla. Czyli jakby najpierw stwierdzić i oddać w ręce marszałka, czyli laski marszałkowskiej, obrady, ale stwierdzić, że te obrady zostały zwołane lege artis w rycie królewskim, to znaczy według zwyczaju królewskiego. Zwołuje się to poprzez wici i umieszczenie tego w metryce koronnej i stwierdzamy niniejszym, że to zostało dokonane. To znaczy zwołaliśmy poprzez uniwersał ten Sejm Pomorza tutaj w Gdańsko-Oliwie i jednocześnie umieściliśmy ten uniwersał w metryce koronnej, czyli on jest jakby oblatowany, jest pewny. Tak? I każdy, kto miał życzenie, mógł się tu dzisiaj pojawić i w imieniu własnej ziemi Pomorza, czyli od Szczecina dzisiaj, a może i od Hamburga, prawda, aż do Gdańska, w przyszłości być może do Królewca, może jeszcze dalej w kierunku Inflant, po prostu, żeby zabrał głos. To nie jest groźne, tak? Zabieranie głosu w imieniu danej ziemi nikomu nie powinno w ramach głosu wolnego, wolność ubezpieczającego szkodzić, tak? Bo nie chodzi o to, żebyśmy w tych obradach komuś chcieli zaszkodzić. Raczej chodzi o to, żeby tym, którzy dzisiaj rządzą na terenie Bałtyku, tak na południu, jak i na północy, jak i wschodzie, jak i zachodzie, pewne rzeczy uświadomić i podpowiedzieć. To jest nasze zadanie. Więc kontynuując ten ryt, poproszę teraz pana marszałka o oficjalne otwarcie obrad 6 Sejmu Pomorza Nowożytnego, bo nawiązujemy do Sejmów Pomorza, które działy się za czasów tutaj książąt pomorskich, tak? Od Szczecina, a właściwie to od Hamburga do Gdańska, prawda? Poprzez Słupsk jeszcze. Żeby otworzył i przeczytał nam dzisiejszą Ewangelię, czyli co dzisiaj Kościół poprzez Pismo Święte chce nam przekazać, żeby to też nas zainspirowało. Być może tutaj, to już od marszałka zależy, zaintonujemy modlitwę Ojcze nasz i zdrowaś Mario, żeby wkomponować się, że jest to sejmik w charakterze czy w rycie chrześcijańskim, tak? Że to jest bardzo ważne, że my tutaj odnosimy się jako chrześcijanie, jako etnochrześcijanie, jako Kaszubi, którzy zawsze trzymali z Bogiem. Także ta intonacja, ten wstęp jest potrzebny, to na pewno nie narusza nawet tych, którzy są obok, którzy są czy ateistami, czy osobami, które mogą być no, zdziwione takim postępowaniem, ale ja myślę, że w przyszłości nawet byśmy sobie życzyli, żeby jakaś pieśń była zaintonowana, na przykład Gaudem Mater Polonia i tak dalej, żeby te obrady nabrały takiego charakteru no, oficjalnego. Także jeżeli możemy, to powstańmy i poproszę marszałka o otwarcie obrad. Dziękuję bardzo Waszej Wysokości za to wprowadzenie do 6 Sejmu Pomorza Bałtyckiego, Kaszub, Wenedów, Słowian, jako że jesteśmy, jak zostało powiedziane, na bardzo wysokim piętrze 34, gdzie jak tylko okiem sięgnąć, widać tą polską, kaszubską dziedzinę. Dlatego życząc owocnych obrad i żeby wszystko odbyło się po Bożemu, przeczytajmy Słowo Boże na dzisiejszy dzień, Ewangelię, która brzmi tak. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście,
że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym momencie mam przyjemność otworzyć posiedzenie 6. Sejmu Pomorza. Ja proponuję, żebyśmy wmówili modlitwę, jeżeli pozwolicie. Ojcze nasz, jest Weź Mario, i przystąpimy już do właściwych obrad. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my opuszczamy nasze winy Twojcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bawo posłucha. I łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nami, błogosławionego otrzymał Twojej duszy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Święty, stąd na te obrady uczynia własnym, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Proszę usiąść. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz was witam. Na początku może to będzie takim naszym tradycyjnym rytem, żebyśmy nadawali patronat tym obradom. My dedykujemy te obrady przede wszystkim dobrodziejom, tak? Czyli Maciejowi Grabskiemu, który umożliwił nam te obrady. Też Leszkowi Inowrocławskiemu. Kilka słów może zdążę o nim powiedzieć. Ale też okazało się w ostatniej Myśli Polskiej, drodzy Państwo, w Myśli Polskiej ukazał się taki artykuł o małym znanym człowieku pod tytułem Animator Sztuki Pomorskiej, drodzy Państwo, Wacław Szczeblewski, czyli Kaszub, który był przedwojennym, takim byśmy powiedzieli, no matejką, można powiedzieć. Bardzo wiele on tutaj kościołów zdobił. Więc będzie patronem dzisiejszych obrad, jako właśnie mieszkaniec tej ziemi, Wacław Szczeblewski. Zapoznajcie się z tym, bardzo ciekawa postać i myślę, że też możemy poświęcić, dedykować po wczorajszym dniu wizyty w Piaśnicy wszystkim pomordowanym na tej ziemi, od Chojnic do Piaśnicy, drodzy Państwo, od Rypina do Stutthofa, prawda, wszystkim pomordowanym na tym ziemią Kaszubom, tak? Także dedykujemy te obrady i myjmy to w pamięci, gdy będziemy obradować, jako memento, ale też wnioski, które spróbujemy wyciągnąć. Drodzy Państwo, bardzo wam dziękuję, że jest możliwość wypowiedzenia kilku słów do was, żeby was właśnie nie tylko fizycznie, tak jak w tej chwili znajdujemy się na 34. piętrze Olivia Star, w Oliwie, w mieście pokoju, drodzy Państwo, ale żebyśmy tutaj zaczęli właśnie myśleć tak z wysoka, tak? Czyli wchodząc na niższe piętra bocianiego gniazda, mniej widzimy, mniej dostrzegamy zagrożeń i też różnych szans. Im wyżej wchodzimy, tym widzimy po prostu więcej zagrożeń, ale też więcej szans. Zaplanowaliśmy dzisiaj, ponieważ uważaliśmy za stosowne zorganizować ten Sejm Pomorza w takim szczególnym dniu. Dzisiaj jest rocznica wybuchu wojny na Ukrainie, tak? 24 lutego. Ale też mamy bardzo ciekawe rocznice, drodzy Państwo, dwie historyczne. Pierwsza rocznica to jest związana z Kazimierzem Wielkim. 1360 któryś rok, to już każdy sobie tam sprawdzi, czy 40 nawet któryś rok. W każdym razie 24 lutego na pewno Kazimierz Wielki zawarł sojusz z książętami Pomorza Zachodniego. Ponieważ tu był już podział książąt wschodnich, czyli Mszczuje, Świętopełki, Święcice, Ziemia Słupska i Ziemie Zachodnie, czyli Bogusławowie i Barnimowie, prawda? I zawarł sojusz, to znaczy można nawet powiedzieć, że powoli te ziemie wchodzimy w pewien układ lenny, to znaczy Pomorze stało się, współpracowało w formule lennej. To jest bardzo dobra wiadomość, czyli Kazimierz, który nie mógł się doczekać męskiego potomka, jakby wskazywał, co później okazało się być może błędem, że zamiast iść w kierunku Morza Bałtyckiego i zawiązać sojusz
i przekazać, rozumieć, koronę Erykowi Pomorskiemu, który był wtedy już królem Pomorza Bałtyckiego, czyli Unii Kalmarskiej, czyli Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a nawet Grenlandii, co mało kto wie, to przekazaliśmy wtedy berło Jagiellonom. Tak? No tak, tak się to stało, tak szlachta wybrała. Chciała bardziej iść na wschód niż na Bałtyk, ale tutaj ten sojusz był zawarty, czyli Kazimierzowi nie można zarzucić, wielkiemu królowi, że nie myślał o Bałtyku, bo pamiętamy, co się stało za czasów Łokietka po zjednoczeniu. Czyli za czasów Chrobrego mamy jeszcze Bałtyk, za czasów Krzywoustego też, ale później tracimy tutaj wpływy na rzecz książąt pomorskich, a oni powoli, tak jak książęta śląscy, w rozbiciu dzielnicowym tracą te wpływy, tak? Czyli podbicie rzeź Gdańska 1308, Święcice podbijają ziemię słupską, Brandenburgia podbija, a książęta tam co się separują, tak? To są troszkę późniejsze też czasy. Natomiast Kazimierz Wielki miał tutaj koncepcję i to jest bardzo ważna data. Dzisiaj jest rocznica tego przymierza polsko-pomorsko-bałtyckiego, warto o tym wspomnieć. Drugie, też ważne, to jest to powstanie Związku Jaszczurczego. To są z kolei czasy krzyżaków. Powstaje tak zwany Związek Jaszczurczy, który doprowadza w konsekwencji do tego, że Prusy, czyli Kaszubi, chcą być w koronie. To jest ewenement na skalę światową, że przyjeżdża delegacja Kaszubów, oni się w historii słyszymy tam Prusowie, ale ja uważam, że tu właściwą nazwą są Kaszubi, przyjeżdżają i proszą króla w Krakowie, żeby inkorporował ich ziemię kaszubską. I to się dzieje. Król się wybiera do Torunia, inkorporuje ziemię kaszubską, czyli z Gdańskiem włącznie, ale wiemy, jak to się kończy, że po prostu krzyżacy wypowiadają wojnę, tak? Nie mogą się na to zgodzić, jest wojna 13-letnia, którą przegrywają i wtedy ta inkorporacja staje się ciałem, tak? Bo słowem stała się wcześniej, jest akt inkorporacji, zresztą przepięknie napisany akt inkorporacji, on się zachował, ale trzeba było sobie go wywalczyć. To jest mniej więcej tak jak z traktatem wersalskim. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Zapraszamy. Tak jak jest traktatem wersalskim, drodzy Państwo, że określono nam granice, można powiedzieć, zachodnie, ale kompletnie nie określono nawet ogólnie granic wschodnich. Tak? Musicie sobie je wywalczyć, no i pamiętamy bitwę, wojnę z bolszewikami, tak? I potem traktat Ryski. Czyli żeby określić granice II RP, musimy sobie zdawać sprawę, że dotyczy to traktatu tak wersalskiego, czyli granic wschodnich i traktatu Ryskiego. Natomiast tutaj zwróćmy na to uwagę, o czym będę za chwilę mówił też, że w czasie odzyskiwania niepodległości, drodzy Państwo, Niemcy próbowali jak najwięcej wydrzeć tej ziemi, w związku z tym prosili o niektórych ziemiach o plebiscyty, czyli na Śląsku, na Warmii, zauważcie. Natomiast nie prosili o plebiscyt na Kaszubach. Ta granica im odpowiadała. Uważali, że ta granica, którą wyrąbał tutaj Józef Haller, jest dla nich korzystna. Że ten kawałek morza to nic nie daje Polakom. Wolne miasto Gdańsk jako status, który wywalczyli sobie od czasów Napoleona, prawda, który też jako pierwszy zrobił to wolne miasto Gdańsk, że właściwie im to pasuje, bo Polska bez Gdańska już niczym nie będzie. A ten kawałek piasku od Gdyni do Starej Wsi, czyli do Władysławowa, to właściwie to jest tylko pogorzelisko, to nic im nie da. Tak? Niech mają już to, bo pamiętamy, że Wilson stawił warunek, że Polska musi mieć dostęp do morza. No to dali nam dostęp do morza. Tak de facto, odliczając Mierzeję Helską, to było raptem 30, może 40 kilometrów, tak? A z Mierzeją Helską to było 147. Więc po prostu wykonano tą dyspozycję Paderewskiego, który prosił, żeby Polska miała dostęp do morza. O znaczeniu dostępu do morza, drodzy Państwo, pisze niesamowity historyk Władysław Konopczyński, bardzo dyskryminowany, drodzy Państwo, i prześladowany przez wiele lat, który napisał książkę, między innymi, bo napisał Polska, Szwecja, Polska, Turcja, bardzo ciekawe książki napisał, ale drodzy Państwo, napisał o Konfederacji Barskiej, ale napisał książkę pod tytułem Kwestia Bałtycka. Ta książka napisana w międzywojniu, a wydana w 1947, została okrojona o rozdział 8. Ona została ocenzurowana, krótko mówiąc, i te czasy odzyskiwania niepodległości zostały wycięte z tej książki. I to wydanie z 2014 roku przywróciło ten na życzenie rodziny, która zgodziła się wydać tą książkę, ale z dodatkiem tego rozdziału. Czyli on był zupełnie wycięty. I młodzież, która się uczyła,
do 2014 roku nie mogła poznać zdania historyka, jednego z najwybitniejszych na temat odzyskiwania niepodległości i kwestii bałtyckiej. No nie wiedzieliśmy o tym. Dlatego pozwolicie, że ja zacytuję, to znaczy fragment przeczytam, bo wtedy jak przeczytam ten fragment tej książki, tego zabronionego rozdziału, zakazanego rozdziału, który dotyczy tutaj ziemi kaszubskiej, to wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć, jak ważna jest ta ziemia i co tu się zaczyna dziać, co tu się dzieje w tej chwili, żebyśmy zrozumieli. Więc pozwólcie, że ten rozdział ósmy, słynny, zakazany, ja wam dzisiaj w fragmencie przeczytam. W początku nie będę go z kolei cenzurował, tylko przeczytam kilka stron, które otworzą wam oczy, jak ważne jest tutaj to miejsce na ziemi. Tak? Drodzy Państwo, zamieńcie się w słuch, jeżeli potraficie, bo troszkę to może być dla niektórych nużące, ale nie chcieliśmy tego opowiadać, tylko słowami najwybitniejszego, można powiedzieć, historyka Wacława Konopczyńskiego czasów międzywojnia, wam to przeczytam. Swoją drogą Konopczyński zapłacił za tę cenę, został wyrzucony za tą publikację, nawet bez tego rozdziału. Wyrzucony z uczelni, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zmarł, można powiedzieć, na wygnaniu. Tak? To taka ciekawostka. Traktat, rozdział ósmy. Traktat wersalski, taki podtytuł. Zwycięstwo zasady narodowościowej, uświęcone traktatem wersalskim po raz pierwszy w dziejach, urzeczywistniło nad Bałtykiem równouprawnienie narodów w stosunku do morza. Sam traktat zawarty przez zwycięską koalicję z Niemcami, nie mógł jeszcze uregulować różnych spraw lokalnych, które nie od Niemców wyłącznie zależały. Ale już samo zdruzgotanie niemieckiej hegemonii i odbudowa Polski z Pomorzem i Poznaniem kładły podwalinę nowego porządku rzeczy, który dlatego w zgodzie z Niemcami nazywać będziemy powersalskim. Drugi filar pod ten porządek postawiła Polska, odpierając zwycięsko najazd bolszewików w wojnie 18-21 roku. Dopiero w oparciu o traktaty wersalskie i ryski stały się możliwymi i zyskiwały powagę inne układy, jakie w najbliższych latach powojennych unormowały współżycie narodów zamieszkałych między Niemcami i Rosją. Ze spraw nas tutaj obchodzących traktat wersalski załatwił tylko kilka spraw. Zwrócił Polsce, choć nie w całości, zabory pruskie, zarządził w pewnych terenach plebiscyty, rozbroił Rzeszę na lądzie i na morzu, określił ogólnikowo pozycję Gdańska, nakazał Niemcom ewakuację krajów zdobytych na wschodzie. Co do kanału Kilońskiego, odrzucono projekt umiędzynarodowienia go, zwalczany przez Amerykanów, ze względu na analogię z kanałem panańskim i postanowiono, że ma on być otwarty dla okrętów handlowych i wojennych wszystkich państw niebędących w wojnie z Niemcami. Co do cieśnin duńskich, to z chwilą przyłączenia Szlezwiku do Danii Mały Bełt stał się całkowicie i wyłącznie duński. Dziwny pomysł czeski umiędzynarodowienia Wisły, nie wiem czy wiecie, w traktacie wersalskim chciano umiędzynarodowić Wisłę, że Wisła jest tak ważna, że będzie to teren międzynarodowy. Żebyście wiedzieli, jak ważna jest Wisła, była Wisła i jest, ponieważ chcieli ją zrobić jako rzekę międzynarodową żeglugową. No oczywiście na wniosek Czechów, którzy nie mają dostępu do Bałtyku. Ale przeszedł ten projekt, ale przeszło umiędzynarodowienie wtedy Niemna, mało kto wie, do biegu średnim i dolnym, gdzie służył naprawdę różnym narodom. Następny podtytuł, wolny z wolnymi, równy z równymi. Cóż stanowiło najważniejszą w oczach historii nowość powersalską w basenie Bałtyku? Po pierwsze, powrót na scenę licznego narodu, który tam żył i tworzył od tysiąca lat. Po wtóre, ukazanie się małych państw, które nigdy przedtem nie istniały. Pierwsza nowość świadczyła o przyrodzonej sile rasy i narodowości, druga o natężeniu idei moralnej. No wyraźnie tu mówi o Kaszubach, prawda? Skoro dla niej wywalczono miejsce pod słońcem na rzecz malutkich z pognębieniem potężnych. Miał ten porządek powersalski, jak każde dziecko, dzieło ludzkie, pewne usterki. To też krytykowano go i krytykuje się po dziś dzień z różnych stron. Europa Senza powołał jeden z najgłośniejszych malkontentów. Włoski minister Nitti. Ogromna większość prawdziwych Europejczyków przyznawała owemu porządkowi istotne zalety. Po pierwsze, był moralny i podnosił ducha, bo uczył, że nie ma takiej krzywdy ani takiego upośledzenia, którego prędzej czy później nie można było naprawić. Po drugie, był narodowy, więc zgodny z tą ideologią, która przywracała, którą przyswoiły sobie wszystkie narody świata. Po trzecie, był w każdym razie sprawiedliwy, czy sprawiedliwszy niż wszystkie dawniejsze dominia na Bałtyku. Po czwarte, rokował postęp pod względem ekonomicznym. Bardzo proszę o spokój, dobrze? Bardzo proszę.
rokował postęp pod względem ekonomicznym, gdyż nie krępował indywidualnej ani zbiorowej wytwórczości człowieka. Po piąte, tym samym był polityczny, bo odpowiadał potrzebom ludzkości, narodów i klas społecznych. Nie dogadzał tylko jednej potrzebie, zemście odrapowanej w togę naukowej geopolityki. Następny podtytuł, wybrzeże, ile wybrzeża i portów miały dotąd poszczególne państwa nad Bałtykiem. I to jest chyba najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, z jakiego pułapu startowaliśmy, czy startowaliście jako Kaszuby. Posłuchajcie, to był zakazany rozdział. Więc podobno nie traktat był winien, lecz ludzie, którzy nie potrafili go ulepszyć ani udźwignąć, skoro po latach 20 zapanowała szerzej niż kiedykolwiek siła ponad prawem. Jak do tego doszło w rejonie bałtyckim, postaramy się opowiedzieć w mniejszym ostatnim rozdziale, a przede wszystkim rozpatrzymy w niektórych wymiarach dawnych i młodych twórców, tworów państwowych dookoła naszego morza. Państwa stare od tysiącletniej przeszłości. A. Niemcy miały w roku 1922 obszar 512 tysięcy km kwadratowych, ludności 63,5 miliona, wybrzeża około 1600 km, portów 20. 2. Dania bez kolonii, obszar 39 tysięcy km kwadratowych, ludności 3,5 miliona, wybrzeża z Sjelandią i Fjonią 1200 km, portów powyżej 10. 3. Szwecja, obszar 448 tysięcy km kwadratowych, ludności 5,8 miliona, wybrzeża nie licząc drobnych wysatok i wysp 2400 km, portów około 30. Rosja, obszaru 21 176 km2, ludności 140 milionów, wybrzeża na Bałtyku 200 km, port 1, Leningrad, ale poza tym dostęp do Morza Czarnego i do dwóch oceanów. 5. Polska, obszar 384 km2, ludności 30 milionów, wybrzeża 74 km, portów poza Gdańskiem żaden. Byśmy się rozumieli. Tak była sytuacja w 20 roku. Portów żaden. Zero. B. Państwa nowe, które nigdy albo przez długie wieki nie miały odrębnego bytu. Finlandia. Obszaru 383 tysiące km kwadratowych, ludności 360 po traktacie wersalskim powstały niektóre państwa, czyli Finlandia między innymi. Czyli 3,6 miliona wybrzeża, nie licząc fiordów i innych wyzębień, 1800 km wybrzeża, portów około 20, czyli te co powstały miały 20 portów, bo przejęły je od Szwecji. Estonia, obszar 48 tysięcy km, ludność 360, wybrzeża nie licząc wysp około 500 km, portów 6. Łotwa, obszar 66 tysięcy km2, ludności 2 miliony, wybrzeża około 500 km, portów 5. Litwa, obszar 56 tysięcy km, ludności 2,5 miliona, wybrzeża około 25 km, port 1. Czyli Litwa miała podobną sytuację jak my. Dwuznaczna pozycja gdańska. Pod tytuł. No, nienormalność tego stanu rzeczy tym bardziej dawała się odczuć Polakom, że jedyny port, który przez wieki łączył Rzeczpospolitą z Zachodem, Gdańsk, nie został bezpośrednio włączony do państwa. Miasto Gdańsk z przedmieściami i okolicznymi wsiami zostało zorganizowane jak wolna republika pod opieką Ligi Narodów. Republika niesuwerenna, ale i niepoddana suwerennej władzy Polski, tylko obciążona na jej rzecz poważnymi serwitutami. Zwierzchniczką Gdańska była Liga Narodów, która część atrybucji pozostawiła Polsce zgodnie z traktatem wersalskim, resztę sprawowała bądź sama, bądź przez swego wysokiego komisarza w Gdańsku. Chociaż port gdański miał służyć Polsce, w ciężkim dla niej momencie najazdu sowieckiego odjęto jej zarząd nad nim i przekazano go mieszczanom polsko-gdańskiej radzie. Pod superarbitrem Szwajcarem państwo polskie miało reprezentować Gdańsk w polityce zagranicznej, bronić go od napaści, z zewnątrz zarządzać kolejami i pocztą między innymi Polską i Gdańskiem. Miasto zostało włączone do polskiego obszaru celnego. Mniejszość polska, około 8%, miała zagwarantowaną wolność kulturalnego rozwoju. Wszystko to rozwinięte zostało w osobnych konwencjach paryskiej z 1920 i warszawskiej z 1921. Kurczenie się praw polskich w tym mieście. Faktycznie przecież w latach powojennych prawa polskie w Gdańsku uległy w porównaniu z traktatem pokojowym różnym ograniczeniom. Przyczynili się do tego wysocy komisarze Ligi, którzy wobec miasta występowali miękko, a niektórzy nawet ze stronniczą życzliwością, czyli Sir Reginald Tower, generał Hacking MacDonnell. Jak gdyby nad tym dobrym i pokornym miastem stał nie spadkobierca Jagiellonów, lecz krzyżak z okrwawionym mieczem albo Hohenzollern z kijem kapralskim. Czuli to gdańszczanie i nabrali pewności siebie i ich stosunek do Polski po wojnie światowej to długi szereg procesów przed Forum Ligi Narodów, nieznośnych w końcu dla samej Ligi. Prędko też przekonano się w Warszawie, że Gdańsk służyć Polsce nie będzie, że przeciwnie, w
Chciałby, aby Polska, jak Ongi, służyła jemu i za pośrednictwem Niemczyźni, i za jego pośrednictwem Niemczyźnie. A inaczej jest dzisiaj. Gdańsk, a Gdynia teraz, taki podtytuł. Nie było innej rady, jak zbudować sobie inny port, nie gorszy od gdańskiego, chociaż nie połączony z Wisłą, żadnym kanałem. W roku 1900 to jest ewenement, prawda? Ewenement na skalę światową. Port, który nie ma dostępu do rzeki. Tak jest do dzisiaj praktycznie. W roku 1924 uplanowano, a w ciągu niespełnych kilkunastu lat, głównie od 1928, dokonano z fachową pomocą duńską, holenderską, tudzież pieniężną, francuską budowy Gdyni. Wioska rybacka, a o paruset mieszkańcach, z amerykańską szybkością zamieniła się w miasto portowe, stała się przedmieściem takiej dumy dla Polaków jak Kronenberg ze swymi komorami dla Duńczyków, jak kanał Gotajski dla Szwedów, Petersburg dla Rosjan, kanał Kiloński dla Niemców. Pod względem obrotów przewozowych port gdyński już w roku 1928 prześcignął Królewiec, 31 Szczecin, osiągając liczbę 5 300 000 ton i stając się trzecim portem Bałtyku. Gdynia zbliżyła się w tym wyścigu do Gdańska i dogoniłaby go prędko, gdyby rząd polski chciał karać gdańszczan za ich niemiecki szowinizm bojkotem ekonomicznym. Od tego jednak wszystkie rządy polskie po 1919 roku były dalekie. Wszystkie uważały wersalski stan rzeczy na Bałtyku za taki postęp w porównaniu z krzywdą doznawaną od 5 pokoleń, że o rewizji traktatu pokojowego ani o wojennej rozprawie z Gdańskiem w stylu krzyżackim nikt nie pomyślał. Wróciły więc dla Gdańska złote czasy. Miasto, które usychało przy Hohenzollernach, kwitło teraz na nowo, czerpiąc soki z naturalnego swego zaplecza, czyli z Polski. Obrót jego od roku 1923 do 1931 podniósł się z 1 717 000 do 8 330 000 ton. Że Polska prowadziła świadomie politykę opiekuńczą na rzecz Gdyni i Gdańska, nie ulega wątpliwości. To musiało się odbić na losach Królewca, Szczecina, Lipawy, Kłajpedy, ale zosłabienie tętna życiowego w tych miastach miało także inne przyczyny. Rosja niemal znikła z Bałtyku, swój eksport i import zresztą kierowała na Leningrad. Litwini zagrodzili kolej lipawską, lipawsko-romańską, lipawo-romańską. Zarówno Rosja, jak i Niemcy zorganizowały swój handel, ograniczyły swój handel międzynarodowy w imię samowystarczalności gospodarczej. Rzesza wprowadziła takie taryfy kolejowe, aby kierować zboże do gęsto zaludnionych prowincji środkowych i zachodnich z pominięciem portów bałtyckich. Hamburg konkurował coraz groźniej z Lubeką i Szczecinem. Drodzy Państwo, ostatni taki podrozdział, bo już nie będę, każdy sobie później może przeczytać, ale to, żebyście uświadomili sobie, jak drażniła Niemców ziemia kaszubska. Czyli jak szybko żeście się podźwignęli i to rodziło zawiść. Korytarz, a Prusy Wschodnie. Również Prusy Wschodnie, jako odcięte od Rzeszy przez polskie Pomorze, nie miały się o co skarżyć na Polskę. Historycznie, geograficznie, strukturalnie stanowiły one zawsze kolonię zamorską i ponosiły tego ciężkie konsekwencje. Nie mogły się rozwijać bez Polski albo Rosji. Pod tym względem traktat wersalski nie pogorszył ich położenia. Drażniło to Niemców jadących z Chojnic do Tczewa, bo musieli przekraczać polskie terytorium. Tak? Że muszą patrzeć na rozkwitający kraj Polski i płacić Rzeczypospolitej za obsługę kolejową na Pomorzu. Płacili zresztą za ten odcinek podróży mniej niż by im wypadało według taryf niemieckich, a później rząd Rzeszy przestał Polsce zwracać ten dochód. Za darmo jeździli. Ale jeździli tanio, szybko, uprzywilejowanymi pociągami, bezpiecznie i ruch tranzytowy przez utracone ziemie rozwijał się również prawidłowo jak cesarstwo. Jeżeli prowincja wschodniopruska odczuwała zastój gospodarczy, to powinna była przypisywać to swojej słabej produkcyjności. Jeżeli cierpienia wskutek drożyzny, to po części dlatego, że Berlin prowadził wojnę celną z Polską od 1925 roku i zabraniał sprowadzać tańsze polskie towary. Drodzy Państwo, taka jest historia w skrócie tej ziemi pisana przez Konopczyńskiego, który doczekał II wojny światowej. To było też memento, bo on to wcześniej pisał, ale przeżył II wojnę światową, drodzy Państwo, i opublikował to dopiero w 1947 roku bez tego rozdziału. Daje wam to do myślenia, na jakiej my żyjemy, jak jesteście produktywni jako Kaszubi, co się stało, jaki fenomen. Wszyscy mówią o, prawda, Klondike, prawda, o Ameryce, o szale złota. Nikt nie mówi, że własnymi rękami i dojściem do portu w Gdyni po prostu zburzyliście porządek, można powiedzieć, światowy. Dostęp do morza, to już pisał Grocjusz, powoduje, że państwa z mądrym dostępem do morza i wykorzystujące mądrze dostęp do morza stają się bardzo często imperiami. Czyli jeżeli potrafią wykorzystać szlaki handlowe płynące morzem. Pamiętajmy, że morza i oceany to jest chyba około 70% powierzchni. Że transport morski jest około 90% tańszy niż transport kolejowy czy inny, prawda? Więc szlaki morskie i żeglowne rzeki
czyli Odra, Wisła i tak dalej, niesamowite zwiększa konkurencyjność danego państwa, tak? A bogactwo rośnie nie tylko z produkcji, ale przede wszystkim z wymiany handlowej, czyli z obrotu towarów i usług. Drodzy Państwo, ja przeczytam już, żeby kończąc, przepraszam, tak dosyć długo, ale ta wypowiedź chyba była ważna, mi się wydaje, żeby uzmysłowić Wam i naszym widzom, że Pomorze Gdańskie powinno być oczkiem w głowie, tak? Tu oczywiście mówimy o Pomorzu Gdańskim odzyskanym w czasie, powiedzmy, Bitwy Warszawskiej dzięki Hallerowi, ale też Abrahamowi i Kaszubom, którzy brali udział w tych obradach w Wersalu, drodzy Państwo, Paderewski też oczywiście, który się uparł, że musi być dostęp nawet malutki do Bałtyku. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że teraz dajemy Stanom Zjednoczonym 30 km morza. Że Francja w czasie 1700 mówi tak, dobrze, będziecie mieć dostęp, ale 30 km. No wyobraźcie sobie takie coś. Przecież to był szok. Polsce dano niby 100 parę kilometrów, ale de facto to jest kilkadziesiąt kilometrów. Tak? I w jakiej sytuacji? Bez żadnego portu. Wycięto nam miejsce z portem. Wycięto miejsce, gdzie można zbudować port rzeczny. Nie było takiego miejsca na tym terenie. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy pomyśleć o porcie w Tczewie na przykład. Tak? Ale to jest dygresja. Drodzy Państwo, przeczytam tylko to, co chciałbym, żebyście omówili. Już oddaję głos marszałkowi, przekazując mu ten porządek. A oczywiście możecie go zmieniać, rozszerzyć. Drodzy Państwo, pamiętajmy, tutaj witamy pana... kontradmirał Sławomir Ziemi. Tak jest, pamiętamy, panie Sławomirze, dziękujemy za przybycie. I uważamy, że pan tutaj zabierze cenny głos, że pan też walczy o Pomorze Bałtyckie. Drodzy Państwo, jeszcze w sytuacji jesteśmy oczywiście tych pseudowyborów samorządowych bolszewickich, ale to tutaj nie musi być clue tego dzisiaj spotkania, ale może być oczywiście, to wszystko od was zależy. Drodzy Państwo, i teraz proponowane tematy. Proponowane, to nie znaczy, że obligujące. Pierwsze, znaczenie Bałtyku, polityka morska. Czy trzecia RP ma jakąś politykę morską w ogóle? Czy my słyszymy, jaka jest polityka morska? W tej chwili nie wiem, czy Państwo wiecie, ale budują się dwa potężne porty kontenerowe. I to równolegle. Buduje się port w Gdańsku kontenerowy z możliwościami przeładunku 3 miliony około ton i buduje się na sztucznej wyspie w Gdyni. Chce się zbudować port w Gdyni, bo Gdynia ma ograniczone pole manewru. Ona nie jest szeroka, bo tu Oksywia ogranicza i jest już rozbudowana. Więc chcą zbudować sztuczną wyspę jak na Japonii. O tym się mało mówi, ale to są fakty, już są